Strony Zabijak NS. Witam z tej strony Zabijak NS. Dziś pokażę Wam WO-tablica na telefonie. Zagramy sobie parę rundek. Jak widzicie, dodali prezenty z okazji 5-lecia Blitza. Gramy KW1 czołgiem ciężkim. Gdzie by tu pojechać? Tam jedziemy. Kawałek powolny, bo to jest czołg klasy ciężkiej, ale ma dużo pancerza, ciężko jest go przebić. Małe czołgi mają z tym straszny problem, z jego pancerzem mega, mega grubym. Dopychali prawą stroną. Tak mi się stanie. No już ktoś mnie widzi. Już mnie wykurwił. Z tyłu jest dwóch, tam nie przebiło nawet, nie przebiło. Kurwa, z każdej strony ze mnie plują. Zobacz. No. Tak myślałem, że nas od tyłu załapią. Przepraszam za dźwięki, ale po prostu mam okno otwarte, bo jest taka duchota, że masakra. Leopard tutaj zaraz ginie. Chyba, że dopiję tego T-34 z tego prezentu. To jest właśnie z prezentu, czołg do zdobycia. Tym jest. No bardzo pięknie. Zostało 3 na 1. No pomóżcie mu. No to nawet chyba się poddaje nawet.
pięknie zagraliśmy bitwę. Misję ukończoną. Dostajemy świeczki. Ja dostałem 31 świeczek. Słabo. Nie jestem tu taki dobry, bo dawno nie grałem. I za świeczki się odbiera właśnie ten prezencik. Do ładowania, kredyty się dostaje. Na 10 levelu będę miał właśnie ten czołg. Jak widzicie, na 15 będę miał posta. Potem jakieś ulepszenie do tego czołgu się dostaje. Jak widać, tutaj jest na 30 następny czołg i takie po prostu zrobili. Misje też warto robić, bo się też dostaje prezenty. Oczywiście te prezenty można, jak widzicie, mam tutaj jeden legendarny, co daje 60 świeczek, te dają po 10. Czołgów jako takich nie mam. Mam jakiś tam. Też mogę mieć IS. Jest 3, ale sprzedałem. Musiał go uzbierać i kupić z powrotem i dojść do 10 poziomu. Wreszcie go. No, lecimy drugą bitwę KW1. Zbieram na KW2. Expa. No, słabe czołgi mają. Te I5, T34 to chyba każdy ma i dużo jest tego w bitwach. Liczmy na dżunglę. Pomoże mi to samego tutaj. Gdzie? Tędy to nie przyjadę. Już tam jest dwóch. Gdzie idzie? Tu ktoś jest. Jestem na skoku, widzimy. Tu ktoś idzie. Mnie nie widzi. Ale ja go widzę. Kurwa, jeszcze nie trafiłem. No i już go załatwię. To trzeba zabijać. Szybko, 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 szybko. Nikogo nie stopniemy nawet. No wracaj tą wieżą, kurwa jebana. Nie miałem szans. Czterech to podleciało.
Szczytyn od tyłu mnie zaatakował. On też zginie. Na razie nie idzie zbyt dobrze. Słabo. Dobra, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do dania łapki w górę, jak i komentarza, zasubskrybowania mojego kanału.